zaplątana karkówka. Składniki w opisie. Na początek karkóweczka w pergamin i dostaję oklep młotkiem wszystkie cztery kawałki. Rozklepane to teraz pieprzymy z każdej strony. Popieprzone to teraz szynka. Raz, dwa, trzy, cztery. Siup. Gotowe. Nacinamy na środku. Tylko tak dokładnie, co by dziurka była. I zawijamy naszą karkówkę z szynką jak faworka. Hop. Naciągamy. Proszę bardzo. Zawinięte. No to teraz w jajo i w bułę tartą. Bak, 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 bak. Ja tego nie solę, dlatego że szynka była dość słona. Rozgrzany tłuszcz? No ba, pewnie, że tak. No to karkuwa na patelnię. Zezłociła się z jednej strony, no to obracamy na drugą. Jak się zesmażyło już ładnie, no to cyk na ręcznik. Niech się ususzy. Drugi turnus. Do smażenia. Obracamy, jak się zezłocił. I robimy powtóreczkę. Tak samo. Po usmażeniu na ręczniczek. I niech się suszy. I jest gotowe do podania. Oto zakręcona karkówka z szynką. Polecam, wypróbujcie.